Lepiej jest doceniać żywność. Niemarnowanie jedzenia to była zawsze nadrzędna zasada w moim domu, co też uważam za niesamowicie zrównoważoną praktykę. Ja pochodzę z Karpatki, to jest taka mała miejscowość w centralnej Polsce i odpowiedzialne zarządzanie zasobami typu woda, energia, jedzenie było zawsze bardzo ważne w moim domu, co też wynikało ze skromniejszych korzeni mojej babci i mojej mamy. Z kolei zauważyłam, że w innych domach różnie podchodzi się do tej kwestii, więc starałam się też przekazać te wartości, żeby nie wyrzucać jedzenia moim znajomym czy mojemu otoczeniu. Szanując żywność, szanujemy też zasoby, które są wykorzystywane do jej wyprodukowania i szanujemy ludzką pracę.